Cześć. Za nami 4-dniowy maraton budowy kampera. Mówię maraton, bo jak dla nas to bardzo dużo, 4 dni dziurkiem. Do tej pory mogliśmy pozwolić sobie jedynie na pracę popołudniami, no i w weekendy, więc no nie mieliśmy zbyt dużo czasu, więc jeśli chodzi o te 4 dni, mieliśmy dosyć duże oczekiwania. No, a wiadomo, jak to wygląda przy budowie kampera. Oczekiwania często odbiegają od rzeczywistości. No, ale muszę przyznać, że to, co sobie zaplanowaliśmy, udało nam się osiągnąć. To znaczy, zabudowaliśmy już wszystko drewnem, zrobiliśmy ściany, zrobiliśmy sufit. Także przeszliśmy do kolejnego etapu, wybrnęliśmy już z tej izolacji. Więc no, jest to bardzo pocieszające przejście do kolejnego etapu. No i zaraz pójdę, sprawdzę, jak to wszystko wygląda, bo wczoraj pracowaliśmy do późna, malowałam to już wieczorem przy sztucznym świetle. Zresztą cały dzień pracowaliśmy przy sztucznym świetle, bo była strasznie brzydka pogoda, padał deszcz, zresztą jak przez ostatnie w sumie prawie 4 dni, ale wczoraj to już było tragicznie, więc cały dzień pracowaliśmy w zamkniętym wanie przy sztucznym świetle. Więc nawet nie wiem, jak wygląda ten kolor farby w świetle dziennym, więc zaraz pójdę i zobaczę efekty. No jest szaro. No cóż. W sumie wybierałam. I jakoś tak podświadomie wyszedł szary, chociaż nie wyglądał na szary, ale jest szary. Sufit też już jest pomalowany. Tutaj mam jeszcze oklejone taśmą maskującą. Jeszcze raz trzeba będzie jednak, bo troszeczkę w niektórych miejscach. No to jest wszystko efekt tego, że nie miałam dobrego światła, nie było zbyt dobrze widać. No nie, nie podoba nam się kolor farby i właśnie przyjechaliśmy do sklepu kupić nową. Więcej tych śrubek nie mogłeś nakręcić. Co? Więcej tych śrubek nie mogłeś nakręcić. No zacieki robisz. No przecież to rozwałkuje. Robisz zacieki, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Trudno. A nie podoba mi się. Poprawiam. No zobaczcie. Co to jest w ogóle? Czekaj. No chcesz coś powiedzieć na temat tej farby? Czy ta ci się podoba? Tak, ta mi się bardzo podoba. To jest moja farba. Mhm. Piękny kolor. Tak. Cudowna farba. I choćbym miała za nią zapłacić nie wiem ile, po prostu wolę ją od każdej innej. Używałam już ją wcześniej do malowania mebli. Kredensu, dokładnie. Kredensu, stołu, krzeseł. No nie, duża jest różnica, no. To jest fakt. Kolor jest ładniejszy też. Tak, tamten był ładny, to był kolor, ale tak troszeczkę było tu ciemno. Było smutno. Smutno. A my chcemy, żeby nie było smutno. A ten jest taki cieplejszy, taki jest bardziej. Tamten był taki bardzo szary. Nie wiem, jak tutaj to wykonać. Jest taka po prostu. Taka dziura jest, no widać sreberko. Trzeba wymyśleć. Także wszystko przemalowane. Już kończymy drugą warstwę. No, jest druga warstwa. Jest fajny kolorek. Ale wyszło spoko. Nie ma folii. Cześć. Cześć. Co porabiasz? Nie ma folii. Wow. Kurna, patrzcie. No pięknie. No, tak wygląda już nasz van. No, ładnie ten dywan zrobiłaś. Monika robiła.
ładnie wyszedł. Tego nie robiliśmy, bo to i tak będzie w bagażniku. No też nie można wszystkiego kleić, bo to by się nie zamykały drzwi. Ale jest, będzie też dodatkowa izolacja, bo blacha była tutaj nagrzana. Jak już coś tam słońce świeciło, a teraz już będzie, wiesz. Dokładnie. Nie będzie się tak nagrzewało, ale jest przytulnie w środku. Dużo. Pięknie. Pięknie to wyszło. Tak. No i tutaj wszystko ładnie wykończone. No, tutaj jest płyta, no bo te będą się po prostu bardziej brudzić, więc lepiej jest to. Super wyszło. Tak, tu jeszcze tą folię trzeba tylko w folię tych miejscach. Na dole, tam, tu. No, tam wystaje w dwóch, trzech miejscach. Ale tutaj to chyba trzeba będzie wykleić futerkiem. Chociaż nie wiem, bo tutaj jest ten styropor. Nie mogę tego wyciąć. Mogą tu trochę więcej płyty dać, ale znowu nie wiedziałem, jak ta klamka będzie. Mhm. Wiesz. No to ja nakleję futerko. Ja lubię naklejać futerko. No, to wszystko. Nie wiem, jak. To co tu, całe na dole? Niebieskie? Wykleić? To bym nie musiał tu ucinać tej folii. Nie wiem. No, nie da. Zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. No ładnie, spodoba mi się. Czekamy teraz na podłogę, na gumuleum. Ja muszę podocinać jeszcze tutaj te drewienka, takie jak tu. Tak, żeby zakryć. Dziurki połatać i poszpachlować szpachlą do drewna, przytrzeć. Położymy na całości gumuleum, zrobimy zakładki ze 2-3 cm naokoło. W razie czego, jak się coś wyleje, żeby nam nie leciało w podłogę ani w ściany. Tak samo i tu przy brodziku. Wtedy na to postawimy konstrukcję. I będziemy robili instalację na dole już elektryczną, na górze już mam pociągnięte, połączone. Tak, światełka już są. Jakby była bateria, to żeby świeciła. Jeszcze tamte mógłbyś zamontować światełka. Chociaż może, nie, no w sumie nie będą przeszkadzać. Nie, nie będą. Ale fajnie by tu było z tym futrem tu. Okienka już umyłeś, widzę. Pierwszy raz. Trochę były przytłużone. Jedziemy do Ikei kupić nasze łóżko. Łóżko. Materac. I no i podkład pod materac. Nie wiem, jak to się nazywa. To szponki pod materac. Tak. No nie, to takie szponeczki, takie te żeberka takie. No. Tak, to kupimy właśnie. Ramę sam zrobię, a te żeberka się położy. Możemy i na namiot się na ten materac, tak, dokładnie. O, ile przyczepek kempingowych. O, van life. Lubisz van, ładnie, no. To był van life. Fajne miejsce. W Bristolu pod mostem. Mało urokliwe. Mało urokliwe. Ani tu nie ma morza, ani gór. Ale ogólnie Bristol jest ładny. Ale nie tu. To samo obrzeże. Jakiś taki jestem, powiem wam, muszę wam powiedzieć, że się stresuję jeżdżąc tym vanem, bo dużo pracy już w niego włożyliśmy i trzeba naprawdę ostrożnie jeździć. Jakoś mam to w świadomości, że... Że nie możesz mieć żadnej stłuczki. No dokładnie. Ale ty nie miałeś chyba nigdy żadnej stłuczki. Coś tam miałem, jakieś tam... drobne. 7,5 tony. To jeszcze chyba się mieścimy w 7,5 tony. No, mam nadzieję, że się w 3,5 będziemy mieścili, a nie w 7,5. Zależy, jaki materac wybierzemy. Nie no, ale... Nie no, pojadę go zważę, jak skończę, wiadomo, nie? To jeszcze trochę. Jeszcze z rok. Nie no, rok nie. Szukaj miejsca. No. Mamy długasa trochę. Słuchajcie, mamy to. Mamy łóżko. O! Już mogę. Mamy materac. Mamy chodniczek, kwiatki. I w końcu mogę zdjąć maseczkę. Ty co, żółwie ninja? Dobra. Idziemy.
Dzisiaj kończę podłogę. Uszpachlowałem dziurki. Tutaj te miejsca, gdzie postawiałem te drewniane, specjalnie docięte takie covery na te dziurki, co tu były w oryginalnej podłodze. Teraz to wszystko przytrę. W sobotę ma przyjść gumoleum i to przykryjemy wszystko gumoleum. Ale siemanko. Dzisiaj mamy dzień, w którym będziemy ładnie wykładzić. Chcemy położyć na całej długości podłogi, na całej powierzchni podłogi chcemy położyć wykładzinę, porobić takie parocentymetrowe zakładki, żeby w razie jakiegoś wycieku, żeby nam po prostu woda nie wleciała pod podłogę, nie? Ani na ściany po prostu, żeby ją można było zmyć. Na tym wszystkim będziemy stawiali konstrukcję, czyli ramy na łóżko. I tak, dochodzimy w końcu już do tego. Tak, i ściany, i jakieś tam inne pierdołki. Także już jest ładnie. Już jest ładnie, już jest podłoga sprzątane, podkurzane, pomyte, poszpachlowane, pomalowane, no. Tak. Także zabieramy się do pracy. Nie chce mi się trochę. Czekaj, to jest ciężkie. Uważaj, bo tam zaczyna się zaczynać. Czekaj, ja też rozwinę i będziemy ją... O! No. Chyba ja tak. Ładna. Fajnie wygląda. Wykładzinka docięta, także wygląda to tak, zakładki porobione, o, będą takie o, tutaj zakładeczki, zaraz będziemy kleić, no, w niektórych miejscach niestety mi się porozrywało, nigdy tego nie robiłem, ale pokażę wam jeszcze, w sumie dobry sposób jest. Możecie kiedyś robić, to możecie sobie tak docinać tą wykładzinę, żeby ten wymiar można było tu zawinąć i włożyć nawet pod to. Ja to zdejmę, zawinę to, przykleję to tu, potem to ściągnę i zawinę to pod to. Wtedy będziemy wiedzieli, że ewentualna jakaś woda, nawet przy otwartych drzwiach, będzie po prostu wylatywała pod to, a nie pod podłogę. I tak tam mam zapiankowane, także tam nic nie powinno wlecieć. Mamy takiego jakiegoś kleju pomarańczowego w sprayu, wiecie? Zobaczymy. Jakiś tam do karpetów, do podłogi. No tutaj nie jest napisane, ale kupowałam to w opisie, było napisane, że do winylowych tych też. Będzie się trzymał tutaj. Także zwinięte w trąbkę. I kleimy. I co robimy? Kleimy. Podłogę. Ale po całej długości to trzeba. Dobra. Ten kawałek możemy już przykleić.
Boże. Oj, co buja. Sorry, ma. Dyskoteka będzie. No, mamy podłogę, można jechać z resztą rzeczy. Najłatwiejsze zrobione, teraz zostały najtrudniejsze rzeczy. Monika. Też tylko taki pikuś, instalacja gazowa, wodna, elektryczna. I jeszcze parę dziurek na zewnątrz do wycięcia, webasto do zamontowania. Easy. No, boiler do podgrzewania wody. No, cała łazienka jeszcze nam została do zrobienia. Super. Może gdzieś pojedziemy pod koniec września przyszłego roku. Nie, daj, to ty we mnie tak wierzysz? Co, ja się tu zakopię w tym wanie, zobaczymy, będę tu spał, jadł i robił. No już teraz możesz bez powodu. Nie, aby już było łóżko, to już możemy gdzieś pojechać. To już będziemy mieli na czym spać. A materac już czeka. Także tak to wyszło. Pięknie. Jest spoko. Dobra, na razie, hej. To mnie to denerwuje, no drażni moje oko to dziadowie. No bo to źle zrobisz od początku.